Lubisz, gdy Cię chwalą? A lubisz chwalić? Ja lubię. Ale czy pochwała może mieć drugie dno? Co jest nie tak z chwaleniem? Dziś o serialu Psychiatra u Boku. No, niby nie o chwaleniu, ale trochę tak. Zapraszam. Psychiatra u Boku. Ośmioodcinkowy serial na platformie Apple TV+. Główne role odgrywają Paul Rudd i Will Farrell. Za Willem Farrellem przepadał od czasu, gdy poznałam Saturday Night Live. Farrell należy do aktorów, dla których nie ma ograniczeń, który oddaje siebie roli bez kompleksów. Którą gra Will, Marty Markowicz, jest przedsiębiorcą. Prowadzi odziedziczoną po rodzicach fabrykę tkanin. Jest e, dobrze sytuowanym, ale jednocześnie nieśmiałym, pełnym lęków, kompleksów mężczyzną. Nie radzi sobie w kontaktach z innymi, no, z klientami, a z kobietami. Doświadcza napadów paniki. Trafia więc na psychoterapię do lekarza, określającego się jako lekarz celebrytów Ajka Herszkopfa. Tę postać gra Paul Rudd. W czołówce widzimy, jak bluszcz rozrasta się, obejmując cały ekran. I to dzieje się w tej opowieści. Obserwujemy, jak przez 30 lat lekarz manipuluje pacjentem, przejmując jego życie, częściowo majątek, a na pewno korzystając z jego majątku. Co ciekawe, ta historia jest prawdziwa, nagłośnił ją w swoim podcaście Shrink Next Door dziennikarz śledczy Joe Nosera. Zaczęło się od tego, że w roku 2010 Joe kupił dom w Hamptons. Jego sąsiadem był jak Joe sądził psychiatra Ike Hershkov. Na terenie posiadłości przebywał też niejaki Marty, którego Joe wziął za pracownika. Z czasem okazało się, że ten pracownik jest właścicielem posiadłości. Tak zaczęły się dociekania nosery. Marty przez 30 lat płacił Ike'owi około 100 tysięcy dolarów rocznie za samą terapię. Dodatkowo wspierał Ike'a i jego rodzinę finansowo na różne sposoby. Ike zamieszkał w posiadłości Martego w Hamptons. Marty sypał, sypiał w zaniedbanym domku gościnnym, kiedy Ike z rodziną korzystali z salonów. Mało tego! Ike urządzał huczne przyjęcia w tej posiadłości. Zapraszał śmietankę towarzyską Nowego Jorku. Na tych przyjęciach Marty roznosił drinki, a większość gości była przekonana, że bawią się w domu psychiatry. W serialu, który wyrósł z podcastu Nowsery, widzimy jak Ike owija wokół Martiego sieć manipulacji. Ale dlaczego Marty daje się złapać w tę sieć? To jest pytanie. Technika manipulacyjna, jaką stosuje Ake, to ingracjacja. Słowo to pochodzi od łacińskiego ingratiam, czyli wkradanie się w czyjeś łaski. Badania nad tym zjawiskiem rozpoczął jeszcze w latach 60. Edward E. Jones. Jest tutaj kilka metod. Podnoszenie wartości drugiej osoby. Od początku Ake chwali martiego, mówi o nim dobre rzeczy, pokazuje, że zależy mu. A daje poczucie bezpieczeństwa, mówiąc, jesteś wspaniały, zasługujesz na wszystko, co najlepsze, e, zadbam o ciebie, nie dam cię skrzywdzić. No tak, życzliwość, poklepywanie po ramieniu, wspieranie wszystkie te zachowania, które lubimy i które nas powinny wzmacniać. A jednak okazuje się, że chwalenie, wspieranie może mieć w sobie coś złowrogiego. Reklamy często posługują się tą techniką, dając nam odczuć, że to świetnie, że kupujemy setną parę butów i przez to jesteśmy wspaniali. Dalej, deprecjonowanie innych. Z czasem Ike izoluje Martiego od przyjaciół i rodziny. Kiedy Marty poznaje fajną dziewczynę, Ike przekonuje, że jej zależy tylko na pieniądzach. Jednocześnie stara się przekonać Martygo, że jedyną prawdziwą rodziną i jedynymi prawdziwymi przyjaciółmi jest on i jego żona. Przypodobanie się. Tu chodzi o pokazanie, że jesteśmy podobni, że wiele nas łączy, a mamy podobne poglądy i my powinniśmy się trzymać razem. Aik stara się stworzyć z Martinem wspólny front, pokazać mu, że tylko jemu zależy, że. Tylko on chce dobra Martiego. Oni dwaj są z jednego świata, a cała reszta jest wroga. Ja cię rozumiem. Inni nie. Inni chcą cię wykorzystać. Dziewczyny lecą na Twój majątek. Siostra chce Cię pozbawić spadku, ale ja, ja jeden jestem z Tobą. Because you deserve it, Marty. You, do. you deserve it. Say it, I deserve it. I deserve it. Again. again. I deserve it. Again. I deserve it again. I deserve it again. I deserve it. Feels good, doesn't it? Autoprezentacja. Alek dba o to, by Marty zachował jego obraz jako kogoś ważnego, mądrego, szczególnego pokazuje się jako ktoś lepszy autorytet mimo deklaracji przyjaźni cały czas utrzymuje hierarchię i marty mimo wspólnych lat wciąż mówi do niego doktorze Ike". i jest wdzięczny że ktoś taki chce się z nim przyjaźnić marty ma też poczucie że aik poświęca się dla niego rezygnuje z tego co ważne tylko po to by mu pomóc kiedy widzimy ich razem, szybko okazuje się, że Marty jest inteligentniejszym dowcipniejszym rozmówcą. Ike często wstawia banały, jego żarty to w większości suchary, ale Marty zapatrzony w Ike'a tego nie dostrzega. Jest jeszcze coś. Ike wywołuje w Martym poczucie winy. A ja tyle dla ciebie zrobiłem. Trust is at the very core of who I, am. I do trust you. A żongluje tymi technikami w zależności od potrzeby, kiedy widzi, że Marty zaczyna czuć się wykorzystywany, natychmiast otacza go życzliwością i wsparciem. I Marty znów zostaje wciągnięty. You know I'm doing this for you, to protect you. We don't care, but we're looking out for you. I know, I you know. So just... Try not to say those kinds of things, okay? okay? No dobrze. Ktoś manipuluje. A dlaczego dajemy się manipulować? Martymu brakuje pewności siebie, jest bardzo nieśmiały, wycofany, nie wierzy w siebie. I kiedy ktoś daje mu wsparcie, przyjaźń, chwyta się tego jak koła ratunkowego. Książkę Tomasa Antoniego Harisa I am OK. You are OK wydano w Polsce. Pod dwoma różnymi tytułami, w zgodzie z sobą i z tobą, lub ja jestem ok, ty jesteś ok. W komunikacji mogą zaistnieć cztery stany. Ja jestem ok, ty jesteś ok. To jest zdrowa, konstruktywna, symetryczna relacja. Ja jestem ok, ty nie jesteś ok. No, z pozycji wyższości. Ja nie jestem ok, ty nie jesteś ok. Tu to jest kompletny brak porozumienia. W pełni toksyczna relacja. I ja nie jestem OK, ty jesteś OK. To jest właśnie pozycja Martiego. Pozycja osoby pozbawionej wiary w siebie, stawiającej siebie niżej. Analiza transakcyjna opracowana przez Erika Berna mówi, że każdy z nas jest mieszaniną trzech elementów: dziecko, dorosły i rodzic. I rozkład tych elementów wpływa na nasze decyzje, postępowanie, na nasze Podsta postawy. Wielu z nas ma w sobie to małe, kruche, bezbronne dziecko, które potrzebuje opieki, które pragnie akceptacji. Nasza niepewność to również to dziecko. Dobrze rozumiem Martiego. Sama należy do osób o deficycie pewności siebie i było kilka. Takich momentów w moim życiu, kiedy zauważyłam, że daję komuś większy kredyt zaufania, bo jest dla mnie wyjątkowo miły, chwali mnie. Chwali? No wiadomo, no fajny gość. A właśnie, że nie wiadomo. Więc dobrze obserwować siebie. Cały czas wydajemy osądy. Kiedy poznajemy kogoś, mamy ograniczone informacje. Przefiltrowujemy je przez naszą wizję świata, nasz zestaw, no nie wiem, lęków, przekonań i tworzymy osąd. Krytykę w sposób oczywisty uważamy za coś złego. No bo jest. Moja babcia, która była surową osobą, nigdy nie chwaliła. Kiedy zapytałam ją, dlaczego nigdy nie mówisz, co było dobrze, tylko e, zawsze gani, wytyka, powiedziała, jak jest dobrze, to po co o tym gadać? Ta krytyka miała nam pomóc w rozwoju, w byciu coraz lepszym, ale nam, bliskim mojej babci, było ciężko. Krytyka źle na nas wpływa, to wiemy. Na no, pochwała podbudowuje wspieraną. No, kiedy słyszymy pochwały, czujemy się lepiej. To nam dodaje skrzydeł. Zawsze lubiłam chwalić innych, wierząc, że ich wspieram. A jednak, no właśnie, jednak pochwały mają drugie dno. Mogą być techniką manipulacji. Co w związku z tym? Warto wyrobić w sobie odporność na cenę, niezależnie od tego, czy jest pozytywna czy negatywna. Może czas zacząć przyjmować sytuacje bez oceny. Rzeczy po prostu są. W Yoga Sutrach Patanżalego pojawia się pojęcie upeksa. Znane też w tradycji buddyjskiej. Upeksa, czyli obojętność, niewzruszoność. Doskonała bezstronność. Bezstronność? Bez ocena. Czy dzieje się coś dobrego czy złego, ja zachowuję spokój i neutralność. Obojętność? Hmm. Obojętność to takie pojęcie, które równie dobrze może mieć negatywny, jak e, pozytywny wyraz. Możemy bać się obojętności, widząc w niej brak zaangażowania, ale może być w obojętności element szacunku, szacunku wobec każdej formy bycia i działania. W tradycji buddyjskiej Upeksa jest jedną z czterech niezmierzoności, czyli szlachetnych postaw. Neutralność zarówno wobec szczęścia, jak i cierpienia, dobra, jak i zła. W naszej codzienności stan taki wydaje się niemożliwy do osiągnięcia. No, daleki od naszego zwykłego doświadczenia to na pewno. Jesteśmy przyzwyczajeni do pełni przeżywania wszystkiego. Musimy mieć opinie, przekonania, musimy ich bronić. Oburzają nas w niewłaściwe postępowania, złoszczą nas ludzie, którzy są inni. Zachwycamy się tym, co jest miłe, ładne. Przeżywamy wszystko, wszystkiemu musimy do, dokleić etykietki: bezstronność, neutralność, równowaga. Gdy jesteś w równowadze, nic ci nie grozi, nie spadniesz, nie przewrócisz się. Jest, jest stabilnie, a stabilność to jest ten dorosły w nas. Warto poszukać w sobie stabilności i stać się dorosłym. Wtedy będziesz bezpieczny. Dziękuję, że jesteś tu ze mną. No, ja wiem, co powiedziałam o ocenie, ale może mimo wszystko polajkuj, zasubskrybuj. Oto zachowanie neutralne, pozbawione oceny. Po prostu dzięki niemu za tydzień. Znowu się zobaczymy.